W konferencji udział bierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz poseł ziemi toruńskiej pan Mariusz Kałużny. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Coraz bardziej widzimy dramatyczne konsekwencje dla Europy, ale to, co nas najbardziej interesuje dla Polski, polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polityka energetyczna Unii Europejskiej przez lata była forsowana pod dyktando Berlina, który, o czym dziś doskonale wiemy, wychodzi to bardzo jawnie i czytelnie w czasie tego konfliktu wywołanego przez Putina, była tak naprawdę wspólną polityką Kremla i Berlina, Rosji i Niemiec, zmierzającą do tego, aby odejść od węgla na rzecz gazu jako paliwa pośredniego. Dziś poprzez realizację tej polityki energetycznej, którą Berlin forsował z racji swojej potężnej pozycji w instytucjach unijnych, wykorzystując Unię Europejską, cała Europa znajduje się w dramatycznym, kryzysowym położeniu, również Niemcy. Ale dla nas najważniejsza jest sytuacja Polski, polskich obywateli, polskich przedsiębiorców. I dlatego jako minister sprawiedliwości, przedstawiciel Solidarnej Polski, będę wnioskował do pana premiera o to, by Polska wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, która zajęłaby się zmianą polityki energetycznej Unii Europejskiej, czyli wyciągnięciem wniosków z tego konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą i którego perspektywy na szybkie zakończenie niestety nie widać, a widać narastające konsekwencje kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej, bo Putin skutecznie wykorzystuje energię jako broń w walce z krajami wolnego świata, wykorzystując uzależnienie, do jakiego doszło właśnie w rezultacie forsowania przez ostatnie lata przez Brukselę i Berlin polityki energetycznej uzależniającej Unię Europejską, w tym niestety też i Polskę, od Rosji, dostaw rosyjskiego gazu. Czas wyciągnąć z tego wnioski, krótkoterminowe i długoterminowe. Jeżeli chodzi o krótkoterminowe, to co jest ważne dla Polaków, to fakt, że około 40% ceny produkcji prądu, czyli tego, co płacą Polacy, to jest podatek unijny, europejski podatek energetyczny, można to tak nazwać, w postaci uprawnień, które muszą kupować polskie przedsiębiorstwa, elektrownie, elektrociepłownie, ale też inne przedsiębiorstwa produkujące z uwagi na właśnie politykę energetyczną, klimatyczną, jaką forsowała przez lata Unia Europejska. Czas wyciągnąć z tego wnioski. Najważniejsi są ludzie, najważniejsi są też przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy. Wzrost cen energii powoduje dramatyczne konsekwencje, a te zmiany powinny nastąpić w ramach polityki europejskiej realizowanej przez Unię Europejską, bo jej konsekwencje właśnie wszyscy odczuwamy i odczuwają też Polacy. Będziemy je coraz bardziej odczuwać, jeśli nie dojdzie do zmiany i taka zmiana potrzebna. Skoro wizyta pana premiera w Paryżu i propozycja złożona panu Macronowi, by zawiesić na określonym poziomie ceny uprawnień CO2, czyli element tego podatku energetycznego europejskiego, nie przyniosła efektu, to czas na to, aby zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, w jakiej znalazła się cała Europa, cała Unia Europejska, a przede wszystkim Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Panie pośle, bardzo proszę. Szanowni państwo, w konsekwencji tego, co mówi pan minister, biorąc pod uwagę te trudności, które mamy energetyczne, ale politykę Unii Europejskiej wobec Polski, w Polsce zarysowały się dwa obozy polityczne. Jeden obóz, nazwę go patriotyczny, obóz, który stawia na suwerenność energetyczną, na samodzielność, który stawia na podmiotowość. No i drugi obóz, nie bójmy się tego powiedzieć, obóz prounijny, ale de facto proniemiecki, bo dzisiaj to Niemcy w Unii Europejskiej grają pierwsze skrzypce. Przypatrzmy się chwilę temu drugiemu obozowi. Jest to też obóz antydemokratyczny, bo wykorzystuje instytucje Unii Europejskiej do walki politycznej z polskim rządem. Jest to obóz, który bezmyślnie, bezrefleksyjnie wykonywał wszystkie polecenia tak zwanego Zielonego Ładu czy zielonej polityki, od której ani Polska, ani Unia Europejska nie jest dzisiaj bezpieczna energetycznie. Mało tego, jest to obóz, którego liderzy wielokrotnie byli nagradzani stanowiskami europejskimi. Jest to też obóz, który nawet
nie boi się być finansowany przez organizacje niemieckie do tego, żeby kształtować młodzież w Polsce. I jak dodamy, szanowni państwo, do tego, dodamy dominację berlińską w Unii Europejskiej, chęć federalizacji Unii Europejskiej, to mamy proste równanie. W tym równaniu nam wychodzi, o czym będą najbliższe wybory. Jaka będzie Polska za 5, 10, 15 lat, jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o inne obszary. W tym równaniu nam wychodzi, że tak naprawdę spór w Polsce i w Unii Europejskiej toczy się o to, czy Polska będzie suwerennym państwem, państwem narodowym, czy będzie pod dyktando Berlina, czy nie daj Boże landem niemieckim. I tą różnicę musimy wychwytywać, bo o tym będą najbliższe wybory, szanowni państwo. Ja mam nadzieję, że uda nam się zatrzymać te berlińskie zapędy i ochronimy Polskę w pierwszej kolejności energetycznie i w dalszej kolejności na każdej płaszczyźnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie pośle. Szanowni państwo, szanowni państwo, zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypomnę, zasadzie panu na konferencjach z udziałem pana ministra. Jedno pytanie na redakcję. Bardzo proszę o przedstawienie się i wskazanie redakcji. TVP3 Bydgoszcz, bardzo proszę pan redaktor. Nadzorem śledztw w sprawie 29-latka z Wysławia, który został zabity na Nowym Świecie w Warszawie. Chciałem się zapytać, na jakim etapie jest obecnie śledztwo? Panie redaktorze, na ten moment nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ pyta pan o szczegóły postępowania, które wymagają sprawdzenia. Śledztwo toczyło się dynamicznie, więc jeśli pan jest zainteresowany wynikami tego postępowania na tym etapie, to prosiłbym o skierowanie pytania bezpośrednio do rzecznika prokuratora krajowego. Na pewno będzie uzyska pan precyzyjną odpowiedź. Panie redaktorze, pozwoli pan, w drugiej kolejności, dobrze, kto jest pan redaktor? Dzień dobry, Mariusz Sidorkiewicz, TVN24. Od razu mam nadzieję, że będzie druga runda pytań. Ale na początek chciałbym zapytać o KPO i pana ministra tezę, którą postawił bodajże w ostatnią sobotę, że tych pieniędzy nie dostaniemy i że jest to gra unijna Donalda Tuska. Pytanie, skąd ta teza? A może jest tak, że nie dostajemy tych pieniędzy, bo nie wypełniamy kamieni milowych? W szczególności chodzi o praworządność. I też pytanie, dlaczego tak daleko pan minister snuje teorię, skoro myśmy tak naprawdę jeszcze formalnie wniosku o te pieniądze nie złożyli. Panie redaktorze, proszę sprawdzić, kto w Parlamencie Europejskim głośno domaga się, aby Polska była karana przez Komisję Europejską blokowaniem tych środków. Czy to są wnioski składane przez Solidarną Polskę, czy przez Prawo i Sprawiedliwość, czy też jednak konsekwentnie domagają się tego posłowie Platformy Obywatelskiej, europosłowie Platformy Obywatelskiej, przedstawicieli partii Donalda Tuska. No nie sądzę, aby Donald Tusk nie miał wpływu na ich liczne wystąpienia, w których konsekwentnie domagają się, aby odbierać Polsce pieniądze, aby pieniądze z KPO nie trafiły do Polski. Jest mnóstwo tego rodzaju informacji. Macie państwo reportera w Brukseli, możecie sięgnąć do jego relacji. Jest tam wiele wystąpień europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy domagają się, aby Polska nie dostała tych pieniędzy. No więc jeżeli europosłowie Platformy chcą tak naprawdę ukarać Polaków, również swoich wyborców, bo jeżeli oni gardłują za tym, aby Polska nie dostała pieniędzy, to znaczy, że nie dostaną też pieniędzy ich wyborcy. No to chyba adres jest właściwy, kiedy wskazuje na Donalda Tuska jako człowieka odpowiedzialnego za te blokady. Gdyby Komisja Europejska, Bruksela, Berlin, pani von der Leyen, niemiecka polityk, nie miała wsparcia w Donaldzie Tusku, nie odważyłaby się wchodzić na kurs takiego totalnego zwarcia i konfrontacji z Polską. Może to robić tylko dlatego, że czuje ten głos i poparcie, donośny głos Platformy Obywatelskiej, która domaga się, aby Polska nie otrzymała środków KPO. To tak silne jest. Panie rektorze, no, proszę pamiętać, że Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, jest bliskim przyjacielem, jak sama to pani von der Leyen powiedziała, pani komisarz, jest szef, do niedawno był jej szefem partii europejskiej, do której ona przynależy. Więc Nie twórzmy tutaj jakichś gestów zdziwienia w sytuacji, kiedy jest pewien układ polityczny, w którym istotną rolę odgrywa Donald Tusk. Nie z racji swoich osobistych walorów, ale z decyzji pani kanclerz Merkel, która załatwia mu wcześniej intratne stanowiska, bardzo dobrze płatne. I dzisiaj pan Donald Tusk wywiązuje się z kretesem i spłaca swoje zobowiązania kredytowe z Berlina. Więc w interesie Berlina jest usadowienie na funkcji polskiego premiera człowieka, który będzie prowadził klientelistyczną politykę wobec celów niemieckich.
i kimś takim z całą pewnością jest Donald Tusk, dlatego został dwukrotnie wybrany na szefa Rady Europejskiej przy wsparciu i zaangażowaniu i inicjatywie pani kanclerz Merkel na drugą kadencję wbrew stanowisku państwa polskiego, oficjalnych reprezentantów wybranych w demokratycznych wyborach. Więc Donald Tusk był nominatem pani kanclerz Merkel, jest człowiekiem zaufanym pani kanclerz Merkel niemieckiej polityki, przyjaźni się z panią von der Leyen, do niedawna był jej szefem partyjnym w ramach struktur europejskich i udawanie, że nie ma wpływu na działanie pani von der Leyen, Donald Tusk jest naprawdę jak udawanie, że nie jesteśmy w Toruniu w tej chwili. Panie doktorze, pozwoli pan, dopuszczę pana do drugiego pytania, bardzo szanujmy zasady. Czy jakaś jeszcze redakcja? Proszę. Pan redaktor, bardzo Polska proszę. Agencja Prasowa, Jerzy Rausz. Panie ministrze, w jakim czasie możemy spodziewać się reformy wymiaru sprawiedliwości? Panie redaktorze, brak reformy sądownictwa. Prosiłbym o precyzowanie tej kwestii. Reforma wymiaru sprawiedliwości obejmuje wiele zagadnień. I w wielu obszarach, gdzie nie było blokady, ta reforma się udała. Przykładem choćby jest reforma w zakresie służby więziennej. Kiedy zostawałem ministrem sprawiedliwości, tylko 33% więźniów pracowało, a w tej chwili 91% więźniów osadzonych pracuje. To jest efekt reformy, którą żeśmy podjęli. Efektem reformy, którą podjęliśmy, jest wprowadzenie konfiskaty rozszerzonej. Dzięki temu bandytom dzisiaj prokuratura i policja odbiera 5 razy więcej pieniędzy, niż było to za czasów Platformy Obywatelskiej. Efektem reformy wymiaru sprawiedliwości jest reforma dotycząca pracy komorników, gdzie doszło do istotnej poprawy, zlikwidowano bandytyzm, który opisywały media niemal każdego dnia za czasów rządów Platformy, a jednocześnie efektywność tej ważnej instytucji wzrosła. Więc mógłbym wymieniać wiele przykładów innych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości, które odniosły sukces. Natomiast została zablokowana reforma sądownictwa. Została zablokowana poprzez właśnie działanie wspólnej w porozumieniu Platformy Obywatelskiej i Komisji Europejskiej, oczywiście to jest część nadzwyczajnej kasty, w efekcie wycofywania się przez rząd z kolejnych zmian i blokowania reform, które są przygotowane, projektów, no nie mamy tej reformy. Ta reforma jest cały czas w zawieszeniu i to jest fakt nie budzący żadnych wątpliwości. Panie doktorze, pozwolę dopytać drugi raz. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś redakcje, które nie zadawały pytania? Jeśli nie, zrobimy tą drugą kolejkę TVP3, TVN i Polska Agencja Prasowa. Bardzo proszę, panie redaktorze. Rada Ministrów przyjęła 30 sierpnia projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Ten projekt tych zmian miał trafić do Sejmu. Czy został wniesiony i kiedy Sejm wniesie go pod głosowanie? I drugie, jakie są najważniejsze zmiany i w jaki sposób mają one chronić osoby dotknięte przemocą domową? Panie redaktorze, Rada Ministrów przyjmuje intensywnie rozmaite projekty prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Najbliższa Rada Ministrów we wtorek również zakłada kolejny projekt reformy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale o biegu już dalszych prac, czyli zgłaszaniu tych projektów decyduje sama Rada Ministrów, więc tu się kończy kompetencja Ministra Sprawiedliwości, dlatego na to pytanie też precyzyjnie w tym momencie nie mogę panu odpowiedzieć. Bardzo proszę, TVN24. Panie ministrze, o Węgry chciałem zapytać. Deklarację premiera Morawieckiego z wczoraj bodajże, gdzie stwierdził, że trzeba zwrócić się znów w kierunku Węgier, naszego przyjaciela. Zrobił to w dniu, w którym premier Węgier był w Moskwie. No i co takiego wydarzyło się? Co pan sądzi w ogóle o tym? Co takiego wydarzyło się, że jeszcze w lipcu nasze drogi z Węgrami się rozeszły? Oczywiście chodzi o napaść na Ukrainę w tle, a teraz jakby wraca narracja mówiąca o tym, że panie redaktorze, jeżeli chodzi o stanowisko Solidarnej Polski, to ono się w niczym nie zmieniło i w momencie, kiedy zasadniczo różniliśmy się z Węgrami, co jest faktem bezspornym, konsekwentnie uważałem i dawałem temu wyraz, że polityka to jest gra interesów, a w naszym interesie jest szukanie wsparcia w związku z agresją instytucji unijnych inspirowanych przez Berlin na Polskę i tutaj takie wsparcie może nam dać każdy kraj, który jest gotowy głosować przeciwko takim działaniom i Węgry są takim państwem, w którym można na ten temat rozmawiać i dlatego w polityce prowadzi się rozmowy z takimi partnerami, którzy mogą mieć akurat w danej sprawie podobny splot interesów i może to nam się wspólnie opłacać. I nie można łączyć w tym momencie kwestii Ukrainy i kwestii sytuacji związanej z agresją wobec naszego kraju, organów europejskich inspirowaną przez Berlin. Tutaj
musimy widzieć świat jako bardziej skomplikowany niż niektórzy chcieliby to sobie wyobrażać. Tak jest, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, to mamy fundamentalną różnicę z Orbanem i z Budapesztem. Tu nam nie po drodze. Różnimy się i nikt tego nie ukrywa. Polityka polskiego rządu jest polityką najbardziej wspierającą państwo ukraińskie, broniące się przed napaścią rosyjską w Europie. Poza Stanami Zjednoczonymi jesteśmy tym państwem, które udzieliło Ukrainie największe wsparcie. Co do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości. Nikt nie ma wątpliwości, że zamierzamy tą politykę kontynuować. Natomiast nie zmienia to faktu, że mogliśmy się spodziewać, że wobec ataku Rosji na Ukrainę, wobec ogromnego wsparcia, jaką Polska okazała wielu milionom uchodźców z Ukrainy, Unia Europejska zrewiduje swoją agresywną politykę wobec Polski. Tak się nie stało. Unia Europejska nie tylko nie zrewidowała, co zaostrza tą politykę agresywną, działając tak naprawdę w interesie Moskwy. I można powiedzieć, że tutaj pani von der Leyen dalej współdziała, czy działa w interesie Putina i Moskwy, uderzając w kraj, który jest największym wsparciem w tej chwili dla Ukrainy i oparciem dla prowadzenia przez nią wojny w Unii Europejskiej. Ale do tego Unia Europejska pokazała gest Kozakiewicza Polakom i Polsce, którzy udzielają finansowego wsparcia, kosztownego wsparcia uchodźców z Ukrainy. Bo wiele słyszeliśmy na temat solidarności, która jest niezbędna w ramach Unii Europejskiej, by pomagać uchodźcom i migrantom. Ta solidarność była na nas wręcz wymuszana sankcjami, groźbą sankcji przed panią Merkel, wtedy kiedy zaprosiła do Europy ponad milion imigrantów z północy Afryki. Ale teraz, kiedy Polska przyjęła kilka milionów, nie milion, ale kilka milionów uchodźców z Ukrainy, ci sami politycy niemieccy nabierali wodę w ustach i nie zamierzają w żaden sposób pomagać ani Polsce, ani polskim obywatelom za ten gest serca i pomoc, która jednak kosztuje w dobie kryzysu bardzo dużo. To pokazuje obłudę i podwójne standardy polityków niemieckich, polityków Unii Europejskiej, którzy wtedy domagają się solidarności, kiedy dotyczy to ich interesu, bo głównie do Niemiec, tutaj to problem niemiecki, kiedy tamci imigranci trafili, ale wtedy, kiedy ci imigranci trafiają do takich krajów jak Polska, to oni umywają ręce i mówią, że ich to nie obchodzi. I to się nazywa solidarność europejska. To pokazuje obłudę właśnie polityki unijnej i myślę, że warto to widzieć. Chciałem dopytać o te kwestie reformy. Chodziło mi przede wszystkim o zmiany w strukturze sądownictwa i możliwość prowadzenia nowych instytucji jak sędziowie pokoju. Panie redaktorze, od 5 lat w Ministerstwie Sprawiedliwości w szufladach czeka na zgodę polityczną projekt spłaszczenia struktury sądownictwa w Polsce. W Polsce mamy bardzo skomplikowaną strukturę sądownictwa. Ona jest wieloszczeblowa. Sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne, wreszcie sąd najwyższy, prawda? Aż 4 stopnie sądownictwa. Natomiast my proponujemy, aby spłaszczyć tą strukturę i żeby były sądy pierwszej instancji i drugiej instancji, jako sądy powszechne. To byłaby struktura bardzo prosta, jasna. Przybliżylibyśmy sądy tak samo do ludzi. Nie zastanawialiby się obywatele, do jakiego sąd, który sąd jest właściwy w ich sprawie, czy rejonowy, czy wojewódzki, czy może apelacyjny, tylko byłoby jasne. Każda sprawa ma sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji. I ten rozdział pracy w tych sądach spowodowałby również zmniejszenie liczby funkcji administracyjnych pełnionych przez sędziów, czyli około 1000 sędziów zamiast zajmować się przekładaniem papierów na biurkach, zajmowałaby się orzekaniem, czyli tym, do czego sędziowie są powołani. Dlatego uważam, że wprowadzenie tego projektu jest ważne i można go połączyć z sędziami pokoju. Natomiast wprowadzenie instytucji sędziów pokoju bez spłaszczenia struktury sądownictwa jeszcze bardziej by tą strukturę komplikowało, bo mielibyśmy już w tej momencie taką 5-szczeblową strukturę. Byłyby sądy pokoju, sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne i sąd najwyższy. No tu nie chodzi o komplikacje, tylko chodzi o uproszczenie. A więc ja jestem jak najbardziej otwarty na to, by wprowadzić sądy pokoju, ale w ramach całej reformy, która uprości ten system. Dziękuję panu ministrowi. Szanowni państwo, bo na pewno kolejne mamy. Narodowy pani odwołała właśnie prezesa Jacka Kurskiego z telewizji. Pyta TVN. Tak jest. W imieniu przyjaciół z Telewizji Polskiej. Bo to duża zmiana dla nich. Jak pan minister to skomentuje? Panie redaktorze, myślę, że to jest dobre pytanie i sam jestem ciekaw odpowiedzi na nie do Rady Mediów Narodowych, które podjęły tą decyzję. Myślę, że to jest właściwy adres. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Musimy już kończyć. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, jesteśmy dostępni w Ministerstwie Sprawiedliwości.